Drodzy internauci. W Księdze proroka Izajasza w 65. rozdziale znajdziemy takie słowa: Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię, i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo to ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu Radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. Już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku. I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Niedziela wieczności. Jesteśmy dziś, jak widać, na cmentarzu. I to nie z tego powodu, że ponad pół wieku temu w tych okolicach Ewangelicy spotykali się właśnie na cmentarzach w niedzielę wieczności, aby wspominać tych, którzy odeszli z doczesności do wieczności. Niedziela wieczności, czyli ostatnia niedziela roku kościelnego dawniej w górnośląskiej i nie tylko praktyce liturgicznej, była w zasadzie niedzielą zmarłych, w czasie której po ewangelicku wspominało się na cmentarzach swoich bliskich. Ta praktyka była z kolei związana z tradycją wspominania zmarłych żołnierzy i ofiar wojen napoleońskich. Którą ustanowiono w państwie pruskim w 1816 roku. Z biegiem czasu święto to stało się uniwersalne i nie było związane tylko z bohaterami, żołnierzami czy poległymi, ale dotyczyło wszystkich zmarłych. Stało się częścią życia kulturalnego, szeroko rozumianego protestantyzmu. Charakterystycznym elementem Części wyznawców Kościoła Ewangelickiego związanego z kulturą zachodniego chrześcijaństwa. Inni, protest, inni protestanci, ci bardziej z południa czy też z północy, takiego znaczenia nie nadali tej niedzieli. Dlatego dla nich ważniejszym aspektem było spojrzenie na niedzielę wieczności jako na odsłonięcie tego, co przed nami. Na życie wieczne, które Chrystus zgotował dla tych, którzy Mu ufali i z Nim szli przez życie. Dla nich nie było większego problemu, aby z naszej ziemskiej i przemijającej perspektywy przenieść się w perspektywę wieczności, w stronę Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Jak będziemy się nad tym głębiej zastanawiać, to chyba dojdziemy jednak do wniosku, że problem, który dawniej poruszał ewangelików, był kwestią tradycji kulturowych, niż przywoływaniem jakichś zasadniczych podstaw wiary. Spór był trochę, powiedzielibyśmy, sztuczny. Przypominający dyskusję na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Bo przecież chodzi nam o to, żeby swoje przekonania konfrontować z Bożym Słowem zawartym w Piśmie Świętym, a nie odwrotnie. A te fragmenty Pisma Świętego w zasadzie były takie same, ale spoglądano na nie z różnych stron. I dlatego stoję dziś właśnie na cmentarzu. Nie po to, aby powiedzieć, które tradycje były, czy są lepsze, ale po to, aby swoje przemyślenia odnieść do poselstwa Bożego Słowa i skonfrontować je właśnie z tym miejscem, z tymi cmentarnymi mogiłami, krzyżami nagrobnymi, pomnikami. Tym wszystkim, czym jest cmentarz. To nie tylko kwestia naszych marzeń, nadziei czy pragnień. To nie kwestia projekcji ludzi, którzy w swoim życiu nie są w stanie zrealizować tego, co chcieliby zrobić i przenoszą te swoje marzenia na świat późniejszy. Tak naprawdę to kwestia Bożej obietnicy, że. Cmentarze nie są naszym domem, do którego zdążamy i na którym wszystko się zakończy. Jeśli już pójść w takie obrazowanie, to cmentarze możemy nazwać takim przystankiem miejscem na chwilowy odpoczynek hotelem, motelem czy schroniskiem. Boża obietnica mówi o świecie, gdy. Nie będzie już potrzeba żadnych cmentarzy, bo Bóg stworzy zupełnie inną rzeczywistość. Z naszego świata zniknie smutek, przemijanie, nietrwałość i kruchość życia. Także i tutaj, na tym cmentarzu, znajdziemy różne groby. Również groby malutkich dzieci. Dziś. Totalnie bezimienne. Znajdziemy także opuszczone groby dawnych mieszkańców tych ziem, pracowników górnictwa i hutnictwa, którzy w czasach Wielkiej Prosperity na początku XX wieku umierali w kopalniach czy hutach. Dziś to przeszłość, ale ciągle, chciałoby się powiedzieć, żywa. Tu na cmentarzu. Bóg jednak mówi, że tak zawsze nie będzie. W świecie, który On stworzy, zniknie smutek, zniknie śmierć, znikną doświadczenia pustki i bólu. Zanim do Niego zawołamy, On już odpowie. Zanim zaczniemy wołać w modlitwie, będziemy pewni, że jest już. Blisko nas, nastanie wieczna radość i prawdziwy pokój. I taka jest, moi drodzy, nasza nadzieja na przyszłość wypowiadana tutaj na cmentarzu mająca taką samą moc czy to 1 listopada, czy listopada 21 w niedzielę wieczności, czy też, dla przykładu, 31 października. Wciąż taka sama nadzieja, bo oparta jest nie na naszych koncepcjach, ale oparta na Bogu i na Jego słowie. Amen.